Cześć, jest to kolejny mój filmik z cyklu porady. Tym razem podaruję wam parę wskazówek do gry Borderlands. Niedawno ją recenzowałem. Generalnie coś będzie się opierało na postaci, na której spędziłem najwięcej czasu, czyli Berserkerze. Przykro mi, że do innych nie będzie, ale myślę, że i tak będzie to na tyle pomocne, że nie tylko do samej jednej postaci będą się moje porady odnosić. A więc zapraszam. Moją pierwszą radą jest to, o czym już mówiłem wcześniej w recenzji, czyli odnośnie questów, tutaj mam na myśli. Jeżeli podążamy głównym wątkiem i chcemy jak najszybciej się wspinać, to głupie zdanie. Wspinać do góry, iść naprzód w naszej karierze Heroesa, to będzie nam niezwykle ciężko, jeżeli będziemy chcieli wykonywać po naszej ścieżce chwały jedynie zadania, które będą posłużone do rozwoju właśnie głównego wątku. Wiesz, jak już mówiłem, często zdarza się tak, że kiedy przystąpimy do jakiegoś owego zadania, to generalnie jest one często polecane, aby posiadać poziom znacznie wyższy, aniżeli my go posiadamy. Dlatego, zanim zabierzemy się do poleconego nam zadania przez grę, to polecałbym chodzić po tak zwanych bounty boardach. Preferują one zadanie do świata, w jakim akurat się znajdujemy. Każdy ma swoje oddzielne zadania, które odbywają się nie tylko na tej planszy, na której akurat dana bounty board się znajduje. Tudzież możemy iść do postronnych NPC, mających dla nas inne zadania. No i generalnie bardzo polecałbym nabijać sobie w międzyczasie jakiegoś expa, zdobywać coraz lepsze bronie, ponieważ tak na raz to nie jesteśmy w stanie tego generalnie ogarnąć i poradzić sobie z nowymi co coraz potworami. Tutaj widzicie drzewko umiejętności do klasy Berserkera. Jak już w recenzji powiedziałem, zdobywamy nasze pierwsze punkty, które możemy wykorzystać właśnie na coraz to nasze nowe umiejętności, ulepszenia w naszym drzewku. Zaczynają się właśnie rozdawanie od 5 levela, ale to bardzo szybko się do tego dochodzi. Generalnie jak ja to zrobiłem? Najpierw postanowiłem zainwestować w Rapid Reload, co okazało się niezbyt przydatne. Dodaje niezwykle prawie niezauważalną różnicę, jeśli chodzi o szybkość ładowania. Dodatkowo jest mniejszy rozrzut, także nie zauważyłem większej zmiany. Ale generalnie pakowałem w to, ponieważ jeżeli będziemy mieć 5 dodanych punktów, w których z tych dwóch umiejętności, właśnie na tej gałęzi blastera, to będziemy mieli już możliwość dodać do kolejnych dwóch. No, potem dodajemy kolejne 5, to będziemy znów kolejne 2 i tak dalej, i tak dalej. Gdyż chciałem dociągnąć do Revenge, jest to niezwykle fajna klasa. Dodaje większe uszkodzenia do naszej broni. Tutaj akurat, kiedy wymaksujemy, będziemy mieć o połowę większe uszkodzenia i uważam, że jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy zdecydowanie szybciej się rozprawić z wrogami. Jeśli chodzi o klasę tank, to generalnie nie polecałbym inwestować w inne punkty, aniżeli te, które mamy pierwsze dwa tutaj, czyli hardened akurat obejmuje zwiększoną ilość naszego życia oraz safeguard, zwiększoną ilość naszej tarczy. Jeśli chodzi o brawlera, to również fajna rzecz, tym bardziej dla tych generalnie, którzy wolą się zabawić w masakratora rękoma, aniżeli chodzić ze spluwką i strzelać, gdyż obejmuje ona w większości właśnie atak wręcz oraz naszą główną specjalną umiejętność Berserk. Akurat choćby Endless Rage obejmuje dodatkowy długość trwania naszej umiejętności głównej.
dobra rzecz, ponieważ początkowy stan długości wytrwania właśnie naszej fury jest niezwykle krótki, przez co generalnie nie będziemy zbyt długo w stanie zaszaleć. A poza tym jest również zwiększone obrażenia naszych piąch. Dlatego kiedy wymaksujemy, to będziemy mieć grubo ponad... ile to będzie? Ponad... No tak, ponad 100% około będzie więcej uszkodzeń zadawać właśnie po atakach pięściami. No. Jeśli chodzi o bronię, to nie ma różnicy, jaką będziemy daną postacią, jaką bronią właśnie będziemy wówczas operować, gdyż nie ma tak, że na przykład snajper, jeżeli lubi snajperki, to generalnie głównie snajperkami może mucić, inaczej to po prostu wypada mu broń z ręki. Akurat ja operowałem każdym typem broni i generalnie nie sprawiało mi problemu, aby jakąkolwiek tutaj fajnie się nią zabawiać. Drzewko umiejętności, chodzi generalnie o atrybuty naszych broni. Jeżeli częściej używamy jakąkolwiek z typów, to one nam się zwiększa, a jeżeli nam się zwiększa, to dodane są bardzo fajne rzeczy, jak na przykład zwiększone uszkodzenia, czy zwiększona szybkość ładowania, albo też celność. Dlatego tutaj nie musicie przyjmować, jaką bronią będziecie strzelać. Generalnie ja polecam wam taką, którą wam najbardziej odpowiada, tudzież taką, która ma najwięcej uszkodzeń, jednocześnie która ma wysoki fire rate, czyli szybkość wciskania nabojami naszych przeciwników. Też na przykład Fire Rate 1.0, a spotkałem się z takim choćby właśnie w SMG, czyli w pistoletach maszynowych, po prostu zabijać się nie dało. Na snajperkę akurat, ale nie do takich rzeczy, akurat tam 10,8. Uważam, że to jest optymalna ilość. Miałem pistolet maszynowy, który miał Fire Rate'a ponad 12. Magazynek mi w niecałe 3 sekundy może jakoś tak wylatywał po prostu. A gdzie bronię najlepiej szukać? W międzyczasie, jak gramy i wypełniamy jakieś misje, znajdujemy takie skrzynki, które są dość charakterystyczne, albo takie białe, szersze, tudzież takie nieco węższe, ale również zawierają tak samo fajne rzeczy, jak i w tej pierwszej. Najczęściej występują one w lokacjach, gdzie wykonujemy jakiekolwiek zadanie. Warto wtedy poszukać, czy to gdzieś za budynkiem, czy na jakimś urwisku, w różnych miejscach, które twórcy lubili je pochować. Dlatego czasem warto nieco pobiegać, aby znaleźć tą jedyną broń. A jeśli chodzi o kupowanie broni w sklepach, to bardzo, bardzo rzadko jesteśmy w stanie cokolwiek znaleźć wyjątkowego. Akurat ja miałem jedyne szczęście, że kupiłem niezwykle fajną snajperkę. Nie to, że ma poczwórne uszkodzenie od ognia, to do tego jest po prostu no, świetna, naprawdę bardzo fajna snajperka. Jeśli criticala zadamy jakiemuś potworowi, to generalnie nie jest w stanie on, w ogóle nie ma szans na przeżycie.